Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Jest z nami Kamil Biliński. Kamil, dzisiaj bramki nie udało się strzelić, ale wygrana z Wartą chyba cieszy podwójnie. No mnie się nie udało, ale żeśmy strzelili 2 gole i wygraliśmy to spotkanie i to jest najważniejsze. Dzisiaj taki był cel, żeby to spotkanie wygrać przed własną publicznością i bardzo się z tego cieszymy, że dzisiaj strzeliliśmy 2 gole. Nie straciliśmy żadnej na 0 z tyłu, mamy lepszy też bilans teraz z Wartą, więc także też to cieszy i od dzisiaj jesteśmy liderem i mam nadzieję, że do końca tak zostanie. No właśnie, jako doświadczony zawodnik, co możesz powiedzieć o takich meczach z liderem wygranych na własnym stadionie? Jak one mogą wpłynąć na drużynę? Ja myślę, że każdy mecz w tej chwili jest najważniejszy i czy będziemy go grali tak jak dzisiaj z Wartą, czy za tydzień w Grudziądzu, każdy mecz jest za 3 punkty i trzeba po prostu wyjść na boisko i pokazać swoją siłę. Dzisiaj po raz drugi w tej rundzie nam się to udało. Cieszy to, bo po to pracowaliśmy ciężko w zimie, żeby właśnie się z tych momentów dzisiaj cieszyć i pracujemy dalej. Pokora, 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 jeszcze raz pokora i obyśmy się cieszyli po ostatnim meczu z tego, że Bielsko będzie na tym miejscu, którym dzisiaj jest. No właśnie, jak uważasz, co było waszym głównym atutem dzisiaj? Co sprawiło, że Warta nie była w stanie rozwinąć swoich skrzydeł? Myślę, że jesteśmy dobrym zespołem jako całość. U nas nie ma indywidualności, u nas mocny jest cały zespół i to widać, że kto jest w tym zespole od 1 do 20, bodajże 6 zawodnika ma jakość, ma siłę i dzięki temu możemy razem iść i pokazywać to na boisku, jakim jesteśmy zespołem. I znowu to się udowodniliśmy i oby tak dalej, bo to jest początek tego, a mówimy, że jeszcze wiele meczów przed nami i tak jak powiedziałem wcześniej, pokora i pracujemy dalej. Super, dziękuję bardzo.